Przyznam, że tego się po tobie nie spodziewałem. Macie osobliwy gust. Jak poszło na Łysej Górze? Przecież jesteś wiedzącym. Pytałem z kurtuazji, której wam zabrakło, gdy wyjechaliście bez słowa. Ciri się śpieszyło. Wiem, pisała w liście, ale ja nie o tym. Sprawnie się uwinęliście z Imleritem. Na tyle, że w pewnym sensie mnie to zainspirowało. To znaczy? Wyeliminowanie jednego z wielkich generałów znacznie osłabiło Eredina. Zostało jeszcze dwóch. Jak się ich pozbyć? Karantyr jest lojalistą, ale Gels to co innego. Był wierny naszemu poprzedniemu królowi. A tak się składa, że Eredin go otruł. Skąd wiesz? Chyba, że to blef. Eredin zadbał o to, żeby jak najmniej osób dowiedziało się o jego zdradzie. Większość już nie żyje. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Nieważne skąd. Ważne, że wiem. I mam pomysł, jak to wykorzystać. Nie powiedziałeś, że chcesz zabić Gelsa. Drastyczne środki nie zawsze są konieczne. Więc pewnie chcesz mu zaproponować jakiś układ. Wnioskowanie na medal. Winszuję. No dobrze, to co proponujesz? Sprowadzić go tutaj i pokazać, jak było naprawdę. Świetny plan. Problem w tym, że nie wiemy, gdzie jest. Wiemy. Gels jest w krainie NL. Co to jest NL? Nie pamiętasz? Przecież podróżowałeś z Eredinem. Lud Olch mieszkają w świecie, do którego przybyliśmy przed wiekami i który teraz jest naszym domem. Stamtąd pochodzą czerwoni jeźdźcy i tam znajdziemy Gelsa. Chyba coś ci umknęło. Być może ty i Ciri umiecie podróżować między światami, ale ja już niekoniecznie. Zapewne wiesz, że oprócz tego, w którym jesteśmy, istnieje też wiele innych światów. Łączy je system przejść, ukrytych bram, które pozwalają przechodzić z jednego do drugiego. Oczywiście, tylko nieliczni o nich wiedzą i potrafią je znaleźć. Na przykład wiedzący. Na przykład. Niebawem otworzy się jedno z przejść, niedaleko stąd. Między tym zacnym przybytkiem a zaułkiem rzeźników. To nasza szansa. Idziemy? Ruszajmy. Znam ten dom. Miałem stąd przegnać Bożątko. Miałeś? Uznałem, że jest nieszkodliwa. Tu jest przejście za ścianą. To tutaj. Kiedy wejdziemy, nie będzie już odwrotu, póki nie dotrzemy do Gelsa. Gotowy? Tak, ruszajmy. Pamiętaj, gdziekolwiek trafisz, szukaj miejsca, które wygląda podobnie jak to tutaj. W końcu się spotkamy. Zostaniemy rozdzieleni? Tak, to możliwe. Nie mam umiejętności twojej protegowanej. Zirael jest panią czasów i miejsc. Ja jedynie potrafię wykorzystywać sekretną wiedzę. Już czas. Nienawidzę portali.
Gdzie my jesteśmy? Witaj na pustyni Dibdivet. To gdzieś w naszym świecie? A czy w waszym świecie macie takie kaniony? Chodź, idziemy. Co to właściwie za miejsce? Bardzo stary świat. Wyeksploatowany i zniszczony. Jest tu jakieś życie? Głównie pustynne stworzenia, zdolne przetrwać długie miesiące bez wody. No i olbrzymie pazurnice, głęboko pod powierzchnią. Musimy uważać, żeby nas nie wyczuły. A przed nimi byli tu jacyś ludzie albo elfy? Myślisz, że tylko człekokształtni mają monopol na niszczenie światu? To co tu żyło? Jakieś inteligentne potwory? Przypatrz się tym skałom. Coś ci przypominają? Wyglądają trochę jak koryto wielkiej rzeki. Albo dno morza. Czyli żyły tu jakieś wodne istoty? Nie. Żyło tu morze. Chcesz powiedzieć, że... Istnieje wiele światów i jeszcze więcej form życia. Wiele z nich jest inteligentnych, o wiele bystrzejszych od was, ludzi. Ale okazuje się, że nawet to nie powstrzymało ich od wyczerpania zasobów swojego świata do ostatniej kropli. Jest i portal. Wygląda na lekko zrujnowany. Pozory mylą. To na co czekamy? Aż się otworzy. To powinno potrwać najwyżej kilka chwil. Co się dzieje? Pazurnice nas wyczuły. Świetnie. Coraz więcej! Nie poradzimy sobie ze wszystkimi! Jak tylko otworzy się portal, biegnij za Avalach? Jest przejście. Te opary nie wyglądają szczególnie zachęcająco. Zaraza. Muszę wstrzymać oddech. Jeszcze chwila, i bym się udusił. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Muszę omijać te trujące chmury, albo bardzo szybko przez nie przechodzić.
gdzieś schować, bo zamarznę, i szybko znaleźć następne przejście. Może jak znajdę kolejną taką kryjówkę, to jakoś dojdę do przejścia. Światło w takim miejscu. Ktoś musiał je zapalić. A jeśli mam szczęście, ten ktoś to pewien zgryźliwy wiedzący. Domy zasypane aż po dachy. Ciekawe, ile trwa ta śnieżyca. Długo ci zeszło? Jakieś problemy po drodze? Nie. Po prostu podziwiałem widoki. Co to za miejsce? Wydaje mi się, że już tu kiedyś byłem. Bo to prawda. To tu walczyłeś z projekcją Eredina, a wcześniej Ciri stoczyła tu walkę o ciebie. O czym ty mówisz? Nigdy się nie zastanawiałeś, jak to się stało, że opuściłeś czerwonych jeźdźców. Wiele razy, ale nic nie pamiętam. To Ciri po ciebie przyszła. Wyczuła, że jesteś w niebezpieczeństwie. Wyrwała cię z łap Gonu i przeniosła do lasu pod Kaer Morhen. Eredin zaczął ją ścigać. Przeze mnie? Czemu nic nie powiedziała? A co by to zmieniło? Co to za świat? Enel? Nie,
To Ted Day Red. Czas końca. Świat zniszczony przez białe zimno. Wszystkich nas to czeka, choć na różnych etapach istnienia. Mówisz, jakby w ogóle cię to nie ruszało. Eredin dał się przytłoczyć świadomości zagłady i teraz rządzi nim strach. Nie chcę popełnić tego samego błędu. Możesz jaśniej? Nie tutaj i nie teraz. Idziemy po Gelsa, ale właściwie ciągle nie wiem, czemu jest taki ważny. Eredin jest inny niż król, którego zabił. Interesuje go władza dla samej władzy. Nie ma cierpliwości do rządzenia. Większość czasu spędza podróżując na czele Czerwonych Jeźdźców, więc potrzebuje w stolicy namiestnika. Gels jest świetnym administratorem i jeszcze lepszym intrygantem. To najniebezpieczniejszy elf NL. Ma jakiś słaby punkt? Tak, jest uczciwy. Miałem nadzieję, że jednak się nie rozdzielimy. Uprzedzałem ci, że to może się zdarzyć. Którędy wypadła ci droga? Przez świat, w którym umierało słońce. Z trudem dotarłem do kolejnego przejścia. Ty rozpaliłeś światło na szczycie? Pomyślałem, że tak łatwiej ci będzie trafić. W końcu do tego służą latarnie, wskazują drogę. To miejsce nie wygląda zbyt bezpiecznie. Ruszajmy. Tędy. Kiedy otworzy się następne przejście? Za chwilę. Nareszcie. To Tirnalia? Pałac Świadomości. Dawniej księżycowy. Główna siedziba Gelsa. Ładne miasto. Miło, że doceniasz. Elfia architektura jest nieco bardziej wyszukana niż wasza. Noga. Kto to? Co oni tu robią? Chyba skończymy na dziś, moja słodka. Bądź tak dobra i zostaw nas samych. Bo chyba wszyscy się zgadzamy, że to sprawa tylko między nami. Prawda, panowie? Krewan es pan et koam han maha. I wiedźmin z Rivi. Kedni. Jak wam się podoba moja nowa modelka? Przypomina nieco Lare Doren. Nie uważasz, Krewan? Być może wzrostem, niczym innym. O, widzę, że to dla ciebie nadal drażliwy temat. W takim razie zmieńmy go. Napijecie się czegoś? Nie przyszliśmy tu na herbatę. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się tu ciebie, Wiedźminie. Swoją drogą zawarłeś interesujący sojusz. Tak z ciekawości, myślisz, że Avalach jest z tobą szczery? Myślę, że czasem nawet wśród elfów NL trafi się ktoś przyzwoity. Naiwność jest błogosławieństwem głupich. Wydaje mi się, że dostrzegam cień zniecierpliwienia na waszych twarzach. A zatem co was sprowadza? Przyszedłem ci powiedzieć, kto zabił naszego króla. Zadaliście sobie wiele trudu, żeby do mnie dotrzeć. A zatem kłamstwo, które dla mnie przygotowaliście, też musieliście dobrze dopracować. Zobaczysz prawdę, wyśnisz ją. Znalazłeś o Neiromantę? Oni zawsze śnią prawdę. Czyli przeczucie mnie nie myliło. To będzie interesujące. Nudzi mnie ta wasza pseudo-wyrafinowana kurtuazja. Idziemy. Dokąd, jeśli wolno wiedzieć? Do świata Enseed. Tym razem bezpośrednio.
Chodźmy, zanim zleci się tu straż. Rozumiem, że nie muszę przedstawiać naszego gościa. Witaj, Zirael. Więc to prawda, że jaskółka trzyma teraz z lisem. Nie próbuj nas szczuć na siebie. Nie pamiętasz, jak Avalach cię szantażował? Jak próbował cię zmusić, żebyś grzała łoże naszego króla? Dysponował twoim ciałem, jakbyś była świńską półduszą. Pamiętam, ale jeszcze lepiej pamiętam, jak doradzałeś Redinowi, co ma ze mną zrobić, gdy mnie już pojmie. I pamiętam, co czerwoni jeźdźcy zrobili w Karmoren. Nie przyszedłem tutaj, żeby się kłócić. Gdzie są obiecane dowody? Zobaczysz je we śnie. A tak, ona i romantka. Jej wizji nie da się zafałszować. Chcesz mi pokazać, jak Redin zabił naszego króla? I co dalej? Mam podburzyć Enel przeciw Redinowi? Wywołać rewolucję i ogłosić Avalacha nowym królem? Nie pochlebiaj sobie. Wystarczy, że wystąpisz przeciw Redinowi. Dobrze. Niech wieszczka wyśni mi ostatnie chwile mojego króla. Wyśni je nam wszystkim, żeby nie było żadnych niejasności. Czemu nie? Umarł król. Niech żyje król. Wasza jedyna szansa to wydać mu bitwę na ustalonych warunkach. W tym świecie, w dogodnym miejscu. Musicie płynąć na Skellige i odnaleźć Kamień Słoneczny. Dzięki niemu wezwiecie Naglfar i Eredina. Eredin nie otrzyma posiłków od Enel. Postąpiłeś słusznie. Wkrótce otworzy się nowy portal do Tirnalia. Ustabilizuj go i będziesz mógł wrócić. Chodź za mną. Równie dobrze to mógł być blef. Mógł to powiedzieć tylko po to, żebyśmy go wypuścili. Zaraza. Trzeba go było przycisnąć. Spokojnie. Avalach zna go lepiej. Wróci i wszystko nam powie. O wilku mowa. Geralt się martwi, że za szybko wypuściliśmy Geelsa. Ostrożności nigdy za wiele. Słusznie. Ale wierzę, że Geels dotrzyma słowa i nie wesprze Eredina. Wygląda na to, że masz jakiś plan. Może się nim z nami podzielisz. Gdy znajdziemy słoneczny kamień,
Dzięki magii waszych czarodziejek ściągniemy okręt Eredina do zatoki przy wyspie Undvik. Król Gonu wpadnie w przygotowaną zasadzkę, a my go zabijemy. Tak po prostu? Pokonanie Eredina nie będzie łatwe, ale dokonamy tego. Zbierzcie wszystkich i widzimy się w porcie. Płyniemy na Skellige.